Czy wiesz, że samodyscyplina jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na sukces w życiu? Być może wydaje się to oczywiste, ale badania pokazują, że osoby z najwyższym poziomem samodyscypliny osiągają znacznie lepsze wyniki, zarówno w edukacji, w życiu prywatnym, czy w ich karierze zawodowej. Dzisiaj przedstawię Ci 5 prostych sposobów, które pomogą Ci utrzymać dyscyplinę i faktycznie wreszcie osiągać swoje cele. Zanim przejdziemy do konkretnych strategii, to warto zrozumieć, czym właściwie jest ta samodyscyplina. To jest taka zdolność do działania zgodnie z planem, nawet kiedy nie masz na to ochoty. Mówiąc krótko i dosadnie, w samodyscyplinie chodzi o to, żeby ruszyć swoje 4 litery wtedy, kiedy nie chce ci się tego zrobić, ale trzeba to zrobić. Można mieć motywację i chęci do działania, tylko że one trwają bardzo krótko. Może kilka godzin, może kilka dni, ale sukces w perspektywie lat to tylko i wyłącznie nawyki i dyscyplina. Bez tego nic się nie da zrobić. Czy kiedykolwiek czułeś, że masz dużo do zrobienia, ale w ogóle nie możesz się za to zabrać? Spokojnie, wczoraj też miałem ciężko, żeby usiąść do montowania 20 materiału w tym tygodniu. To czasem frustrujące uczucie. Wiesz, że musisz, ale nie ma mocy. I to właśnie spróbujemy dzisiaj rozwiązać. Pierwszym sposobem na utrzymanie dyscypliny jest jasne określenie swoich głównych celów. Produktywność to dzisiaj takie bardzo popularne sformułowanie. Niestety, wiele osób myli produktywność po prostu ze zwykłym byciem zajętym. Panuje taki kult robienia czegoś, nieważne czego, ale ważne, żeby robić. Ale problem w tym, że prawdziwa produktywność oznacza robienie rzeczy w dążeniu do celu. Czyli nie robić po to, żebym wyglądał na zapracowanego, tylko robić po to, żeby faktycznie coś realizować. Zanim jeszcze pójdziemy dalej, przypomnę Wam tylko, że tworzenie takich filmów trochę trwa, wymaga właśnie dyscypliny. W tych materiałach staram się przekazywać taką skondensowaną wiedzę, totalnie za free, więc myślę, że fajnym dealem będzie, jeśli w zamian za tą darmową wiedzę zostawisz suba, łapkę albo jakiś komentarz. Jedziemy dalej. Seneca kiedyś powiedział coś takiego: gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, to żaden wiatr nie jest dobry. Jeśli go przeinaczyłem, to mi o tym napiszcie, ale chyba właśnie tak to szło. W każdym razie, skupienie się na tych kilku takich kluczowych celach, zamiast próbować robić zbyt wiele naraz, zwiększa Twoje szanse, po prostu. Łatwiej jest utrzymać dyscyplinę, jeśli uprościsz sobie życie i wyrzucisz wszystkie aktywności, które nic nie dają, poza zajmowaniem Twojego cennego czasu. Badania pokazują, że samo tylko napisanie celu na papierze, jasne określenie, sprawia, że masz już o połowę większe szanse, że zaczniesz działać w tym kierunku. Postaraj się, żeby te cele były konkretne, mierzalne, musisz być w stanie te cele jakoś zmierzyć. Po trzecie, muszą być osiągalne. Nie zostaniesz jutro prezydentem, jest to niemożliwe. Po czwarte, muszą być realistyczne. Nie zamieszkasz jutro na księżycu. I określone w czasie, czyli narzucasz sobie jakiś termin. Na przykład, do końca roku zrobić to, to i to. Bo jeśli nie narzucisz sobie terminu, to właściwie nie masz punktu odniesienia. Możesz odwlekać to w czasie bardzo, bardzo długo, no bo nie masz terminu. Drugim sposobem na utrzymanie dyscypliny jest stworzenie rutyny i trzymanie się harmonogramu. Nasz mózg przez większość czasu leci na takim autopilocie. Każdy z nas by zwariował, gdyby musiał świadomie wykonywać każdy oddech, gdyby musiał świadomie napinać mięśnie twarzy, kiedy do Was mówię, czy świadomie pobudzać jelita do pracy. Można by oszaleć. Warto jest wypracować sobie takiego pozytywnego autopilota. Im coś będzie łatwiejsze do zrobienia, tym łatwiej będzie się do tego zdyscyplinować. Każdy ma inny cel i inne potrzeby, i inne okoliczności. To Ty wiesz, co jest dla Ciebie najlepsze. No ja mogę tylko sugerować, ale nie jestem w stanie zgadnąć, co pasuje akurat dla Ciebie. Trzecim sposobem jest podzielenie działań na mniejsze, bardziej osiągalne kroki. I teraz, żeby to jasno wytłumaczyć, to pokażę Wam na przykładzie. Wyobraź sobie, że masz w domu do przestawienia szafę z porcelaną. Musisz ją, powiedzmy, przenieść z jednego piętra na drugie. Nie wiem jak Ty, ale ja nie brałbym tej szafy w całości. Najpierw wyjmij tą porcelanę po kilka sztuk, przenieś w nowe miejsce, a potem przenieś pustą szafę. W ten sposób podzieliłem trudne zadanie przeniesienia pełnej szafy z tłukliwą porcelaną na malutkie kroczki, które były tak proste, że nie trzeba się nad nimi nawet zastanawiać. Chcesz napisać książkę na 300 stron? To brzmi jak wyzwanie, ale 200 słów dziennie powinno być raczej proste. Badania w dziedzinie psychologii motywacji pokazują, że dzielenie dużych
celów na mniejsze zadania zwiększa takie poczucie osiągnięć i motywacji. Chodzi o to, że mały sukces wywołuje w mózgu te same reakcje, co wielkie osiągnięcia i wprawia nas w stan motywacji i chęci do działania. Krok za krokiem idziemy od nagrody do nagrody, ale wykonując przy tym pożyteczne i trudne zadanie. Wiesz, scrollowanie TikToka to też taki spacer od nagrody do nagrody. I trzeba o tym pamiętać, że właśnie nasz system nagrody, system dopaminergiczny, to taki miecz obusieczny. Można go wykorzystać w dobrym celu, ale to on właśnie sprawia, że od wielu rzeczy się uzależniamy. Czwartym sposobem na utrzymanie dyscypliny jest monitorowanie swoich postępów. Nieważne, czy zrobisz sobie pasek postępów w Excelu, czy robisz krzyżyki w kalendarzu, chodzi o to, żeby budować dla siebie dowód. Dowód tego, ile pracy już zrobiłem, ile trudu włożyłem w jakieś przedsięwzięcie i jak głupim i nierozsądnym byłoby zrezygnować. Wyobraź sobie, że masz dzisiaj 199 krzyżyków oznaczających 30-minutowy trening. Nie chcesz zrobić 200, a potem 300, a potem 500, potem 1000? Liczby uzależniają, to prawda, i można to wykorzystać w dobrym celu. Piątym sposobem jest nagradzanie siebie za osiągnięcia. Mózg działa tak, że stroni od wykonywania czynności, które nie dają nic w zamian. Te mechanizmy pozwoliły pierwotnym przetrwać. Przykładowo, jeżeli taki pierwotny polował w poszukiwaniu jedzenia w danym miejscu i nigdy nic tam nie upolował, to jego system nagrody nauczył go, że tam nie warto chodzić, bo tam nic nie upolujesz, trzeba iść gdzie indziej. I tak samo, jeśli będziemy wykonywać jakiś duży wysiłek i tego nie nagrodzimy, to mózg może stworzyć taki system: nie rób tego, bo nic z tego nie ma. Tutaj trzeba trochę z rozsądkiem, no bo na przykład nagradzanie treningu wizytą w McDonaldzie, no nie jest dobrym pomysłem. Oglądając to możesz powiedzieć, że o, kolejny film motywacyjny w stylu pobudka o 4 rano, giełda od 6 rano, trading, zostaje milionerem w 24 godziny, potem idę zrobić króciutki bieg 15 km, potem 3 godziny treningu, potem jajecznica z 40 jajek i idę spać na 3 godziny i wstaję następnego dnia. Tutaj bardzo przerysowałem to wszystko, ale jest w internecie mnóstwo takich treści, takich pseudomotywacyjnych materiałów, które wychodzą z założenia, że jesteś maszyną, która może pracować 24 na dobę. Ale pamiętajcie, że właśnie takie podejście na zasadzie praca, 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 ciężka praca, to prowadzi donikąd. Jeśli praca nie jest przemyślana, jeśli nie jest w dobrej branży, w dobrej niszy, nie ma po prostu sensu. Można sobie powtarzać pewne czynności, można się dyscyplinować, warto to robić, warto budować nawyki, ale sama praca nie jest kluczem do niczego. Dopiero wtedy, kiedy jest przemyślana, z zaplanowanym celem, tak jak przed chwilą mówiliśmy, wtedy praca ma sens. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę, zostawcie suba. Dziękuję Wam za czas i do zobaczenia w następnym.